Sala myśliwska w Woliborzu wypełniła się smakowitymi zapachami wymyślnych potraw przygotowanych specjalnie na 22. wystawę stołów wielkanocnych w gminie Nowa Ruda. Koła gospodyń wiejskich jak zawsze spisały się na medal, tworząc wspaniałą świąteczną atmosferę. Bardzo nam zależało, żeby 22. stoły wielkanocne gminy Nowa Ruda zorganizować w sali myśliwskiej w Woliborzu. Dawno tutaj z tego typu imprezą nie gościliśmy, stąd nasza obecność dzisiaj. Ile stołów wielkanocnych dzisiaj tutaj jest? Dokładnie w tej chwili jeszcze nie powiem, bo jeszcze niektórzy przyjeżdżają, natomiast jest 11 kół gospodyń wiejskich z gminy Nowa Ruda, 2 kluby seniora, wystawiają się stowarzyszenia, przedszkola, szkoły, rady rodziców i wystawcy indywidualni. Kilkanaście lat temu odbywały się podobne imprezy, ale to było dawno. A jest wreszcie u nas, jeszcze wreszcie w Woliborzu. Dzisiaj też chyba część ludzi miała okazję po raz pierwszy zobaczyć wyremontowaną salę myśliwską. Prawda, jest sala wyremontowana, jeszcze jest parę szczegółów do dopracowania. No, brakuje nam parkingu, jak widzicie, ale mam nadzieję, że z Bożą pomocą i z dobrą radą i z panią wójt dokonamy tego, że będzie nam tutaj i w koło ładniej i będzie gdzie zaparkować samochód. Muszę się pochwalić jednym, że tak tradycja stołów wielkanocnych wywodzi, ma korzenie w Nowej Rudzie. Od nas się zaczęło i zaprosiłam kiedyś, dawno, dawno jeszcze kierownika Dąbrowskiego, gdzie oczywiście to był rejonowy ośrodek doradztwa rolniczego, i mówi do mnie, wiesz co, wartałoby to zrobić w powiecie. I muszę powiedzieć, że jestem dumna, że to właśnie korzenie tradycji wielkanocnych stołów mają w Nowej Rudzie. No i u nas my nie chcemy, że mamy wystawy powiatowe, prawda, tak jak wczoraj, ale nie chcemy rezygnować z naszych gminnych, bo trzymamy tą tradycję. No i jak Państwo widzicie, jest naprawdę bardzo dużo ludzi przyjezdnych, zainteresowanych. Warto podkreślić, że koła gospodyń wiejskich, które reprezentowały gminę Nowa Ruda na 21. spotkaniach tradycji wielkanocnych ziemi kłodzkiej, zajęły wysokie miejsca w konkursach na najpiękniejszą palmę oraz wielkanocny stół. My z gminy w Nowej Rudzie zabraliśmy bardzo dużo nagród za palmy, bo było 12 palm, myśmy zabrali 5 nagród za palmy. Także były 3 wyróżnienia i drugie i trzecie miejsce za palmy. Jakie potrawy tradycyjne wielkanocne możemy znaleźć u Pani na stole? No przede wszystkim żur z chrzanem, z kiełbasą białą i z jajkiem. To jest na zakwasie, nie z torebki, tylko taki kwaszony z mąki żytniej. No i pieczeń, pasztet taki z jajkiem, boczek, no wędliny, kiełbasa biała, jaja, bo to święto jajeczne. Na stole wielkanocnym u nas jest boczek pieczony, są pasztety, jest pieczeń, przede wszystkim pisanki, no bo to muszą być te pisanki, jest koszyczek ze święconką, także same dobre rzeczy. Są to baby, są kiełbasy, jaja wszelkiego rodzaju, asortymentu, chlebek swojski z ziarnami. Oczywiście tradycyjne pasztety. Mamy 3 gatunki pasztetów i oczywiście, że bardzo smaczne. Mamy wędlinkę, mamy również sałatkę z jajek, jak no, święta jajeczne, prawda? I mamy w zalewie, to jest we winie, w zalewie jajeczka, które muszą stać co najmniej tydzień czasu. Tam nie ma żadnego octu, tylko specjalna zalewa jest i te jajeczka stoją, ładnie kolor zmieniają, ale również i smakują bardzo dobrze, bo każdy mówi, że fajne, że smaczne. Do tego jest również chrzan, zrobiony sosik, tak samo jak do wędlinek, no jak zwykle kiełbaska, tradycyjne baby, mazurki, to co powinno być. W czasie wystawy można było również podziwiać, jak i zakupić ozdoby świąteczne, czy też smakołyki lokalnych wytwórców. W trakcie spotkania rozstrzygnięto także konkurs na kartkę wielkanocną. Na scenie okazale prezentowały się palmy wykonane przez koła gospodyń wiejskich z niezwykłą starannością i dbałością o każdy szczegół. Jakie znaczenie dla lokalnej społeczności mają tego rodzaju spotkania? Przede wszystkim integrują, pozwalają podtrzymywać tradycje, okazja do spotkania, do podpatrzenia czegoś nowego, do wymiany doświadczeń i przede wszystkim do dobrej zabawy. Jest pięknie, każdy może zobaczyć wszystko, co tutaj jest, od wydmuszek po jajeczka, po wszystkie. I powiem szczerze, że jestem tutaj drugi raz
jest pięknie, jest coraz więcej tych osób i można podpatrzeć, co można zrobić, jak można zrobić. Warto, warto przychodzić w takie miejsca. Jesteśmy od początku w gminie Nowa Ruda i na powiatowych też od początku. Jest to kultywowanie tradycji, coś nowego się podpatrzy. My staramy się jak najlepiej przygotować potrawy. Robimy też palmy wielkanocne i każdego roku nasza palma zajmuje jakieś tam miejsce punktowane. Pooglądać te piękności, zachować tradycje, spotkać się ze znajomymi, może podpatrzeć coś na wielkanocny stół i oczywiście kupić sobie coś. Czego życzy Pan mieszkańcom gminy Nowa Ruda z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych? Zdrowia, miłości i radości ze zbliżających się świąt wielkanocnych.